że jesteś przebrana i tak dalej. Oto ona. Wielkie brawa dla Kamili. To jest wielki talent polskiego filmu, estrady, kabaretu, teatru. Kamilo, a do fortepianu poproszę aranżera, kompozytora i tekściarza. Jerzy Raszkowski. Już w kabarecie występował często. Zresztą Kamila rok temu na 25-leciu zadebiutowała i tak poszła ta kariera. Jednak kabaret przyniósł ci szczęście. Dobra, dobra, uwaga, uwaga, kochani. Teraz będzie nagość. Lubicie państwo nagość? Na pewno, a szczególnie wtedy, kiedy widzimy ją po raz pierwszy. A więc nagość! Specjalnie dla ciebie, Krzysiu. Wiedziałaś, co lubię.
Wiesz, ja tak ci powiem, że to chyba nie trzeba się za długo zastanawiać. Dosyć wartość uniwersalna. No a jeszcze dodam, że udało mojej fundacji poderwać ciebie w kabarecie Filipa. I to moje sprawne, lewe mam trochę przedłużone oko. Dziękuję ci, kochana, ale chyba zdradzimy, może tak do końca nie możemy, ale zdradzimy naszą wspólną tajemnicę. Nasze przedsięwzięcie, mianowicie razem będziemy tworzyli musical. No jaki powiedz? Musical o małym księciu. Wow. Ale to będzie bardzo oryginalny musical i bardzo oryginalny mały książę, bo nie będzie tak jak w bajce, tylko troszeczkę jak w życiu. W życiu. Więc będziemy to realizować z młodzieżą. Z dziećmi zobaczymy, a także z aktorami. A gdzie to państwo na pewno się dowiedzą. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. A niespodzianka świetna. Kamila Kamińska, Jerzy Raszkowski, autor tego tekstu i kompozytor, trzeba podkreślić. I no i oczywiście wspaniała Kamila Kamińska. Kamilo, życzymy ci z całego serca dużej kariery, bo zasłużyłaś na nią. Fantastyczna Kamila, prawda?